Halo, halo, cześć, siemano, z tej strony Matikolnix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale, oczywiście FS22, seria M-Krik i witam was w kolejnym odcinku kwietniowym i jak widzicie mój stan konta dalej jest ładny, ale już nie taki ładny jak w poprzednim odcinku, bo jak widzicie ubyło mi 500 000 i w sumie kto nie oglądał poprzedniego odcinka to będzie się zastanawiał, kurde, gdzie jest 500 000 jakby, a no... zniknęło na wybudowanie oczywiście zagród dla naszych świnek i właśnie tutaj się przy tych zagrodach znajdujemy. Ogólnie siedziałem na dogarnianie tego save'a około 10 godzin, coś takiego, bardzo długo siedziałem ogólnie nad ogarnięciem, no i dzisiaj, tak jak widzieliście po tytule, wracamy sobie do hodowli świń. Poza odcinkiem właśnie, tak jak wspomniałem, wybudowałem zagrody, jest tych zagród 3, no i razem te zagrody będą sobie w sobie mieścić 810 świn, jak się tam na maksa wiadomo rozmnożą. Ogólnie jak widzicie przyprowadziłem tutaj moją manitkę, przyprowadziłem klasa z słomą, bo no trzeba będzie oczywiście ścielić tutaj naszym świniom, ale zanim będziemy ścielić to musimy te nasze świnie sobie dopiero zakupić. Ogólnie znaczy jeszcze może zanim zakupię to wam tutaj pokażę, kurde, jak to wyszło. Wjazd jest jak widzicie tutaj jak był wcześniej, tylko że no teraz nie jest wjazd na pole jak wcześniej, tylko jest wjazd na gospodarstwo i wam z góry pokażę jak ono wygląda. To jest takie skromne gospodarstwo, nie dawałem to jakoś dużo krzaków, drzew tam podawałem, znaczy to drzew trochę dałem, ale krzaków nie dawałem, bo to krzaki to tam są, mają klimat na polskich seriach tutaj, że jest to M-Krik, to już tak do tych krzaków nie dawałem, tylko tam podawałem jak widzicie tych brzuzek, no i jak widzicie są trzy zagrody i nic więcej, tutaj nie trzeba oprócz tych trzech zagród, więc tak to wygląda, tylko się tutaj przebiegł. Oczywiście jest tam trawa jakaś zrobiona koło płotu, no i tutaj ten asfalt czy co to jest, to samo co na gospie głównej, to jest i tutaj. Więc jak widzicie tak to tutaj wygląda, tu są zagrody dla naszych świnek, no i będziemy te świnki sobie tutaj oczywiście hodowali, także tak to tutaj wygląda. No i co więcej tu mogę powiedzieć, 500 000 poszło, jeszcze musimy sobie zakupić świnie, także kupimy sobie świnie i jeżeli chodzi o świnie to kupujemy sobie niemieckie tutaj lochy. Dokładnie mówiąc, to są świnie, które mają już 6 miesięcy, okres ciąży 4 miesiące, także sobie je kupimy i w każdej zagrodzie kupimy sobie tych świń po 60 po prostu, za 34 500, także za tyle sobie tutaj zakupimy te świnie, no i 60 świń tutaj jest, no i do tych 270 świń się one już tutaj rozmnożą, no i zawsze jak będę sprzedawał świnie, to będę zostawiał właśnie tych świń 60 po prostu, żeby miało się co rozmnażać, także w jednej zagrodzie kupiłem, jeszcze musimy sobie kupić dwóch pozostałych, także jeszcze tutaj musimy sobie te świnki zakupić, tutaj również kupujemy sobie tych świń 60, no i jeszcze musimy sobie zakupić tych świń, te świnie w ostatniej zagrodzie, czyli tutaj. Także jeszcze sobie tutaj te świnie dokupujemy, oczywiście 60, tak jak wszędzie. No i mamy zakupione, jak widzicie świnki są, aż mi FPS-y spadły. Kurde, widzę, że jak się patrzę w tamtą stronę, to nie za ciekawie to wygląda, ale jak widzicie świnki są. Wracamy do hodowli świni i tak dalej. No i ogólnie jeżeli chodzi o świnie, no to sobie wejdziemy teraz w escape'a i mamy tutaj oczywiście chleb duży i tak dalej, musimy dać im pokarm, zdrowie na razie jest zero, bo trzeba przewinąć i rozmnażanie, ale trzeba widzę im dać słomę, no i trzeba oczywiście podstawowo tutaj żywność dać, czyli kukurydzę. Dzisiaj daję kukurydzę świniom, ale tak to będę kupywał im po prostu karmę, bo nie opłaca się dawać im mojego żarcia. Ale zanim to rozładujemy sobie tą słomę z tego względu, że chcę najpierw pościelić trochę tym świniom, dlatego tutaj musimy sobie rozładować tą słomę. Ogólnie załadowałem te kostki z wiaty, te kostki co były pozbierane z pola 40 po pszenicy czy tam jęczmieniu, nie pamiętam co było to wtedy, więc żebym tutaj przywiózł jedną przyczepę, teraz sobie ją może tutaj rozładujemy, dobra, może tam to wyładuję,
I sobie trochę tym świniom pościelimy. No bo trzeba tylko ścielić i dawać karmę. Nic więcej nie trzeba przy nich robić. No i wiadomo, one się tam będą rozmnażały. No i będziemy je sprzedawali. Jakby ktoś zapomniał, na jakiej zasadzie działa zarabianie na świniach, to właśnie w taki sposób, jak tutaj teraz powiedziałem. Także sobie tutaj musimy wyładować te tutaj kosteczki. O, zrobimy sobie tak. I sobie teraz musimy odjechać. No w zasadzie to sobie wrócimy tym klasem już na gospę. Właśnie, ogólnie no w dzisiejszym odcinku zaraz wam zresztą przedstawię, co zrobiłem, bo no miałem dużo rzeczy porobić, bo miałem pozasiewać pola, miałem porobić pola i tak dalej. Aha, widzę, że w taki sposób nie wyjadę. Dobra. Pierwszy minus tej gospy jest taki, zrobiłem troszeczkę mały wjazd. W sensie takim, że muszę tutaj, wiecie, o, w taki sposób wyjechać, o. Czy no, żaden to minus jest, tylko trzeba, wiecie, o, tak zrobić. W taki sposób. O, nie mamy wyjechane elegancko, nie ma problemu. Także sobie lecimy. Zaraz wam pokażę, co porobiłem, bo miałem tam połączyć pola, zasiewać wszystko, porobić, dawać drzewa, krzaki, udekorować, także to wszystko ogarnąłem. Sobie poza odcinkiem, zaraz wam to pokażę zresztą, jak to wszystko wygląda. No i tak jak mówię, spędziłem na tym sejwie z dobrych 10 godzin, jak nie więcej, nad ogarnianiem tego sejwa, no ale dużo roboty zrobiłem, naprawdę dużo roboty, żebym zrobił i to się nie ma co dziwić, że tyle czasu żebym spędził na tym. Dobra, w sumie, to już jak te świnie, żebym przy tych świniach zaczął robić, to sobie pościelimy tym świniom, damy im jedzenie i dopiero wtedy pójdziemy, może tutaj są dwa płoty, dopiero później pójdziemy, później pokażę wam te rzeczy, co porobiłem, te połączenia pola i tak dalej. Więc teraz tak, musimy sobie tym świniom pościelić. Znaczy no we wszystkich zagrodach już teraz na odcinku nie będę ścielił, tylko sobie w pierwszej, pierwszej lepszej zagrodzie pościelimy. Żeby tutaj wiadomo nie przedłużać, bo w dzisiejszym odcinku jest również dużo roboty, jak to było w poprzednim odcinku. Bo w poprzednim odcinku 4 roboty żebym robił i gówno, że mi tak narobił. Dzisiaj też trochę tej roboty nie powiem jest, boże jakie to wysokie jest, ja nie widzę nawet tego. Czekajcie, muszę, o, tak kamerę zrobić, bo normalnie, żebym tego nie widział. Dobra, wezmę dwie kostki naraz, spróbuję. O, może będzie kwicior, dobra. To sobie pościelimy od razu tym świniom. W ogóle zobaczymy, ile trzeba ten, ile po prostu wchodzi w słomy w jedną tutaj zagrodę. Bo jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, musimy to opuścić. O. Dobra. No. Będzie to działało, czy nie bardzo? O, dobra, jedno PB, jedno BLZ ten wciągnęło. Dobra, jeszcze drugą. Zobaczmy sobie, czekajcie, gdzie to jest. 18, dobra, czyli jakieś 5 belek trzeba będzie, w sensie 5 kostek wrzucić, żeby miał w jednej zagrodzie, żeby było posilone. No nie, powiem, tej słomy teraz to będzie trzeba dużo więcej mieć, ale na szczęście słomy mam sporo. Dobra, słomę żeśmy wrzucili, to później powrzucam resztę oczywiście. Teraz na odcinku chcę na szybkości, jak popierdzieli się samochodem, na szybkości chcę tutaj pokazać, żebyśmy sobie przypomnieli na odcinku, jak to te świnie się oczywiście hodowało, dlatego teraz sobie lecimy na szybkości. Tutaj jak widzicie, zestawy pospinane, poprzygotowywane, no bo dzisiaj dalsze siewy, mamy kwiecień, przypominam, także dalsze siewy. Zasiadamy sobie teraz do John Deere'ka z tego względu, że będziemy musieli sobie naładować kukurydzy trochę, no i zawieźć tym naszym świniom. Także teraz sobie tu cofniemy pod silos, bo żebym nie załadował pod odcinkiem, bo chciałem co na odcinku to zrobić. Dobra. O, tak sobie cofniemy, coś tam pimpuś, kurde, wącha, słychać tutaj. Dobra, teraz tak, musimy sobie załadować kukurynę, także załadujemy sobie, no w sumie całą przyczepę załaduję. I tak sobie kukurydzę nie mogę wysypać, tylko tam trochę, bo muszę zostawić tę kukurydzę na, tam wiecie, na te płatki zbożowe, które będziemy od prawdopodobnie żniw, bo dopiero po żniwach owsa zakupię sobie produkcję tych płatków zbożowych. Także wiecie. Dobra, my sobie teraz lecimy, sypiemy im tę kukurynę i będziemy mogli sobie lecieć, w końcu robić jakieś pożyteczne, znaczy pożyteczne, jakieś prace w polu po prostu. Ale takie obrządki też czasami są fajne na odcinku, nie powiem.
Także teraz sobie to szybko ogarniemy, wsypiemy im te kukurydze, zobaczymy ile trzeba wsypać do jednej zagrody, pewnie cała przyczepa wejdzie i nie będzie pełno, znając życie. Ale no dobra. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj ogólnie siewy, będziemy sobie siali soję oraz kukurydzę, bo dwa pola zostały mi do zasiania tak naprawdę, bo wszystko poza odcinkiem pozasiewałem, co trzeba było zasiać. Także to wszystko ogarnąłem. Halo, gdzie jest trigger? Aha! Czekajcie, a dobra, tutaj muszę to wysypać chyba. A nie, dobrze podjeżdżałem, czekajcie. Tutaj chyba. O! No, dobra, jest. O, dobra, niech się wysypuje, widzę to w taki sposób będzie wysypywało, no dobra. Zobaczmy sobie. O! Aha, dobra, to już widzę, że kurde, tutaj ze 100 ton tej kukurydzy wejdzie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, wysypuję. Dobra, całą przyczepę wsypałem? No tak. Albo z 80 ton. No. Albo 80, albo 90 ton tutaj będzie wchodzić samej kukurydzy w jedną zagrodę, także... No kukurydzy teraz będę musiał dużo siać, na pewno. Znaczy, tak jak powiedziałem, chcę iść w karmę dla świń. Właśnie. Chociaż w sumie kukurydzę, samą kukurydzę, bo to chyba wystarczy samą kukurydzę wsypywać. Chyba nie trzeba wsypywać tych innych owoców, ziemi, białka, czy tam... Chyba wystarczy tylko kukurydzę, żeby było dobrze. Więc, no w sumie, dajcie znać w komentarzach, zresztą, czy bardziej będzie mi się opłacało siać kukurydzy dużo i dawać kukurydzę, czy może bardziej będzie mi się opłacało kupywać karmę dla świn. Bo szczerze mówiąc, no miałem tą karmę kupywać, ale nie wiem, co się będzie opłacać bardziej, czy siać te kukurydzę, czy karmę. Także dajcie znać w komentarzach, właśnie, no i jeżeli bardziej będzie kukurydza, no to będę po prostu siał tej kukurydzy sporo. W ogóle tu widzę trochę nierówno jest w tej gospie. No ale to tam nie ma jakoś tam wertrepów, także nie będzie źle. No, także dajcie znać, co tutaj myślicie o tej naszej hodowli świnek. Na pewno będziemy teraz zarabiać pieniądze, nie powiem, na tych świniach trochę, bo ostatnio jak te świnie miałem, to praktycznie gówno na nich zarabiałem. Teraz jak tych świni będę miał dużo, to na pewno już na nich jakieś tam pieniądze jednak będę zarabiał, na pewno. Więc to oczywiście fajnie. Dobra, my sobie teraz wracamy na gospę i myślę, że będziemy mogli sobie zacząć jakieś prace polowe. Albo zanim jeszcze zacznę prace polowe, to tak, wchodzimy sobie na mapę. Tutaj widzicie, wszystko ogarnąłem, ale tepamy się tutaj i jak widzicie, już troszeczkę tutaj się pozmieniało, bo nie jest już tak pusto jak było. Jak widzicie, krzaki wszystko pododawałem, nawet nie na moich polach i terenach, bo dodawałem krzaki, drzewa. Jak widzicie, wyszło fajne pole tutaj. Jak widzicie, owiec też już tutaj jest zasiany i owiec sobie rośnie na całym tym polu i wyszło naprawdę fajne pole. Ja wiem, ile to jest, 10 hektarów może nawet nie, ale fajne pole wyszło. Jak widzicie, krzaki, wszystko jest tutaj, dodawałem też jakieś tam te kwiatki, bo ładnie wyglądają. No i tutaj jak widzicie, nasze ziemniaczki sobie też już rosną, całe pole zasadzone jest, bawełna tak samo tam w oddali sobie już rośnie. No i tutaj jest ten owiec, tak jak mówię. A jeżeli chodzi ogólnie o... No dobra, może w tą stronę się przebiegnę. Jeżeli chodzi o te tereny niewykorzystane, to wam teraz tutaj pokażę, że na przykład tutaj był taki teren, bo jak kupywaliśmy, tak widzicie, tutaj jeszcze jest taki teren, dużo terenu. I zdecydowałem, że tu nie będę robił pola, tylko po prostu zrobię taki lasek, wiecie, normalny z... Co to jest? Z świerków. Ładnie moim zdaniem to wygląda. Taki lasek świerków, także dałem taki lasek świerków, żeby to nie było tak pusto jak było. Tutaj dodałem wiadomo jakieś krzaki, drzewa, wszystko, no wszędzie tutaj pododawałem to. Nie pytajcie mnie, tak jak mówię, ile czasu nad tym siedziałem, ale trochę czasu siedział. Tutaj też zrobiłem taki, jak widzicie, laseczek. No i tutaj te pola zostawiłem tak jak było, tylko je zaorałem, no i to zostanie już tak do końca serii, nie? Ja tego ruszać nie będę, ale wyszło fajnie, nawet taka fajna gospodarka i tak dalej. Stwierdziłem, że to zostawię i moim zdaniem spoko to wygląda. Więc no te pola zostawiłem, z tych pól nie będzie pożytku, mimo że je kupiłem, to i tak na nich nic nie zarobię, ale... No ale już trudno, o Boże, samochód mnie prawie potrącił. Więc tak to tutaj wygląda. Właśnie. Więc no dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. A my się teraz tepamy na naszą gospę i będziemy mogli sobie teraz robić te nasze
siewy. No dokładnie mówiąc, dzisiaj mamy do zasiania sobie kukurydzę tutaj koło naszej gospy ze świniami. Także teraz sobie lecimy z siewniczkiem, który kupiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Fajny siewniczek, nie powiem, fajnie się nim robiło. Nawet, więc teraz sobie lecimy z tutaj nasionami kukurydzy, z siewnikiem, no i będziemy sobie mogli siać tutaj kukurydzę. No małe pole, co prawda, kukurydzy jedyne, ale no na następny sezon się zasieje większe na pewno. Jeżeli rzeczywiście będę miał kukurydzę, tylko karmić te świnie, a nie tą paszą, bo szczerze mówiąc, jakbym miał karmić paszą, to też w sumie trochę pieniędzy by, wiadomo, musiał wydać bym. Czekajcie, jakby od której strony by... Znaczy, teraz tak naprawdę to jest tylko jeden wjazd na te pole, znaczy no dwa, bo jedno jest z gospy, a drugie jest jeszcze tam. Więc sobie pojedziemy w tamtą stronę i sobie z tamtej strony te pole zaczniemy siać. No dzisiaj jeszcze będziemy sobie siali soję obok tutaj, bo mamy, tak jak mówię, dwa pola tylko do zasiania, bo resztę wszystko jest pozasiewane. Właśnie, także tak to tutaj wygląda, więc teraz tak, rozłożymy sobie ten siewnik. Ogólnie nawozu nie napełniałem, bo te pole jest nawiezione w 100%, bo to była gnojowica dawana, więc po prostu nie dawałem do siewnika nawozu, bo to nie miało sensu. Po prostu. Dobra, teraz tak, musimy sobie tu, kurde, cofnąć fajnie, żeby to móc sobie zacząć siać. No i dzisiaj sianokosów nie rozpoczynam, bo mógłbym już, ale sianokosów nie rozpoczynam. Kolejny odcinek to będzie odcinek z maja, w którym po prostu dopiero te sianokosy sobie zrobimy. Dobra, jeszcze sobie ten pomad ustawię na 18. Dobra, no i możemy sobie tutaj elegancko tą kukurydzę siać. Dobra, GPS jest, także elegancko i możemy sobie siać tutaj fajnie. No teraz te pole się znacznie pomniejszyło, jak jest ta gospa ze świniami. Fajne takie małe pole wyszło, nie powiem. Nie jest złe te pole. Wyszło fajne, małe takie. Dobra, musimy to jakoś się skręcić. Fajne małe pole wyszło. Takie też są fajne. Zawsze lubiłem koło gospy świni mieć jakieś małe fajne pole, gdzie się siało kukurydzę. Zawsze, dosłownie. I teraz stwierdziłem, że inaczej nie będzie. Znaczy, no wiadomo, tu też będę siał inne uprawy, ale teraz zdecydowałem, że sobie zasiejemy kukurydzę. Więc tak to tutaj wygląda. Dobra. To sobie musimy cofnąć. Zrobimy sobie od razu poprzeciaka, żeby mieć zrobionego elegancko. Dobra. No i sobie siejemy. Tutaj fajnie. Kurde, bo trochę krzywo ten siewik teraz idzie, ale dobra. Na szczęście się udało tutaj zasiać. Dobra. Tutaj, jak widzicie, pole też przygotowałem pod zasiew soi, którą dzisiaj będziemy sobie siali. Także tak to wygląda, tam się szklarnia napełnia. Kurde. No i ogólnie jeszcze w dzisiejszym odcinku, na koniec odcinka najprawdopodobniej polecimy sobie z naszą ciężarówką Mercedesem i sobie sprzedamy ubrania, ponieważ dzisiaj ubrania mają swoją cenę właśnie w kwietniu. Po 30 tysięcy tam prawie za paletę jest, a tych palet mam chyba bodajże 14. Więc sobie polecimy dzisiaj z ubraniami jeszcze na sprzedaż. Ale to później, pod koniec odcinka sobie polecimy te ubrania sprzedać. Na razie sobie tutaj robimy te siewy. Właśnie. No i ogólnie co, no mogę jeszcze takiego powiedzieć, dajcie znać w komentarzach, czy ta gospa wam się podoba. W sensie, czy jest wystarczająca. Moim zdaniem klimat M-Klika spełnia wystarczająco, więc tak to wygląda. Dobra. O, musimy sobie tu cofnąć. Elegancko. No. Ogólnie nie wiem, czy wy tak macie, was się tak teraz zapytam. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam teraz, że no wiecie, mamy dopiero początek października, nie? I ja, może to was dziwi, ale ja wczoraj normalnie jak sobie ogarniałem save'a, to słuchałem świątecznych piosenek, tak. I nie wiem czemu, nie wiem czy to jest normalne, że jest początek października, a ja czuję klimat świąt i słucham świątecznych muzyk. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak macie, ale ja tak mam po prostu. I nie wiem, rok temu też tak piałem. I później jak były święta już rzeczywiście, to już tych świąt nie czułem kompletnie.
I w tym roku znowu tak mam. I pewnie znowu tak będzie, że znowu nie będę tych świąt czuł w święta, tylko czuję te święta 3 miesiące wcześniej. Nie wiem czemu tak mam. Gdzieś po prostu mi chyba umknęło w życiu 3 miesiące, ale gdzie to sam nie wiem. I tak to wam tutaj powiem. O, dobra. Aha, bo tu jeszcze zostało. O kurde. Dobra, to w sumie zrobię jeszcze jeden przejazd poprzeczniaka, bo został tutaj taki mijaczek. Więc zrobię jeszcze jeden przejazd i już. Dobra, to sobie cofniemy. O. O, dobra. Elegancko. O, teraz nie powiem, siewy tym siewnikiem idą o wiele szybciej, jak to było no, z tamtym siewnikiem. Teraz tu mamy 12 metrów, więc no, tutaj kukurydzę szybko się zdecydowanie sieje, też na takim polu jak tutaj to. No, fajne pole wyszło teraz, no naprawdę te pole jest małe, takie nie jest takie proste do zrobienia, a jest fajne. Nie powiem, tutaj się fajnie tą kukurydzę będzie w tym sezonie kosiło, na pewno. Dobra, puszczamy i sobie siejemy dalej. No jeżeli chodzi o na przykład moją chorobę, to jest mi lepiej w chwili obecnej. Już praktycznie, no jeszcze troszeczkę tam katar mnie męczy, ale jeszcze myślę z 2 dni i już będzie po kłopocie. Także ja się tam cieszę, bo kurde, nagrywanie będąc przeziębionym to masakra. Nie powiem, ale jakoś tam tutaj nagrywałem i przeżyłem na szczęście. Tutaj to. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, musimy sobie... O, dobra, cofać w taki sposób, bo kurde, by było dobrze. No i sobie siejemy dalej. A sobie na mapie zobaczę. A, dobra, to w taki sposób wygląda. Ej, szczerze, jakbym chciał, to bym skończył sieć nawet te pole na tym odcinku, ale i tak raczej nie skończę. No bo jeszcze trochę sobie z tej soi chcę posiać, no i muszę sprzedać ubranie. Więc myślę, że tak do tej... Mamy 22 minutę, więc myślę, że tak do 26 minuty sobie posiejemy i polecimy sobie siać soję. Nie zacząłem nawet poza odcinkiem tych siew, bo już po prostu miałem dość przygotowywania tego sejwa, bo tyle czasu sobie siedziałem, to już wytrzymać nie mogłem. Więc stwierdziłem, że na odcinku sobie pozaczynam te siewy i tak dalej wszystko. No i tak to tutaj wyszło. No i mamy ogólnie 2 miliony, czyli tak jak chciałem, tak się udało. Z 2 milionami jakby, no tam 3 tysiące brakuje, to tam powiedzmy, że 2 miliony mam. Tutaj zamknąłem się, jeżeli chodzi o świnie. Więc fajnie, bo no w tym sezonie kombajn nowy będzie kupywany. Właśnie. Nawet sobie czekajcie, ja wam pokażę jaki kombajn. Znaczy ja o nim już dawno mówiłem, że będę go kupywał. Kupujemy sobie najprawdopodobniej tego Fenda. Znaczy no ten Massey a Fend to praktycznie to same kombajny, tylko innej firmy, ale kupimy sobie Fenda. Dlatego ten kombajn będzie kupiony, on 400 tysięcy kosztuje i tam jeszcze trzeba będzie headery dokupić, więc tam wyjdzie 600 tysięcy za ten kombajn. No ale fajnie, bo będziemy mieli drugi kombajn w końcu. Tak jak chciałem, to tak zrobiłem. Znaczy zrobię, że dwa kombajny będę miał. No bo już na tyle pola, co już teraz mam, to jednym kombajnem, to żeby nie wiem co, to tego człowiek po prostu nie ogarnąłby. Więc wiecie, na dwa kombajny to już będzie o wiele lepiej zdecydowanie nam tutaj szło. Dobra, sobie tutaj teraz od tego płotu odsiejemy, żeby było dobrze dalej siać. I będzie kwicior. Nie powiem. No, także kurde fajnie, fajnie się ta seria rozwija. Nie powiem, dzisiaj już jest bodajże 170 chyba pierwszy odcinek, także lecimy grubo, nie powiem, z tymi odcinkami. Już do końca serii, znaczy no do końca serii jeszcze nam trochę brakuje, nie powiem. Ale już małymi kroczkami zbliżamy się do końca, niestety. Bo no serię najprawdopodobniej zakończę tam 200 którymś odcinkiem, nie? Nie wiem dokładnie ile będzie, na pewno przekroczymy 200, ale ile to wam nie powiem, nie? No ale to właśnie mówię, że powoli zbliżamy się do końca tej serii. Szczerze, troszeczkę mi się łezka w oczku kręci, że no ta seria, przypominam, trwa już prawie 2 lata. Więc no 2 lata grać na jednym sejwie to jest długo moim zdaniem.
No i kurde, przyzwyczaił się jednak człowiek do tej serii. Więc no będzie na pewno ciężko zakończyć, ale to jeszcze nie ma co gadać o końcu, bo to jeszcze ta seria będzie 3 miesiące trwała co najmniej, bo my tu jeszcze mamy, nie, mamy jeszcze dużo rzeczy do kupienia, musimy wszystkie tereny wykupić, a jeszcze tych terenów jest sporo, sporo rzeczy porobić, fajnych akcji, więc jeszcze tu będzie, wiecie, dużo się po prostu działo na pewno, także wiecie, o co chodzi. No bo zobaczcie, ile my na przykład, jeżeli chodzi o tereny, no to zobaczcie, ile my tu mamy terenu do wykupienia. My mamy do kupienia jeszcze praktycznie połowę mapy, nie? Więc no wiecie, jeszcze dużo terenów jest, tylko że no tutaj na przykład, o, tutaj są tereny, my je kupimy, a najprawdopodobniej nic z nimi nie będzie, bo... O Boże, podrzem zawalił. Nic z nimi nie będzie z tego względu, że no tam jest krzywo i tak dalej. Znaczy no to tam, gdzie się będzie dało, to postaram się porobić pola, no a tam, gdzie nie będzie się dało, to porobię tak jak z terenem tym 60, że udekorowałem i tyle, nie? Także no, ale tu na pewno jeszcze powstanie fajne, duże pole, tu jakieś pole powstanie, tu... tutaj myślę, tutaj jeszcze trochę tych pól powstanie dużych, no ale większego pola od 30 już raczej nigdzie nie zrobię, nie? Także już tak to zostanie. Dobra, myślę, że możemy sobie lecieć do siewnika naszego z soją i sobie zacząć to soję siać już. Także sobie teraz tu polecimy i to soję sobie zaczniemy siać. Dobra, będziemy sobie siali ogólnie masejkiem z tego względu, że fajnie wygląda masaj tutaj z tym siewnikiem, a jeszcze chyba nie spinałem tego zestawu w ten sposób. A wymaga ten siewnik 230 koni, a masaj ma 280, także no spokojnie on sobie da radę tutaj tym zestawikiem. Dobra, zaczniemy sobie może od tej strony te pole. No i tutaj będziemy sobie chwilę siali. Dużo nie posiejemy, ale trochę się posieje i tyle. No poza odcinkiem dokończę siewy, no i prawdopodobnie przewinę do maja, a w maju sianokosy nas czekają, których nie było bardzo długo, no bo w tamtym sezonie ani razu sianokosów nie było, więc teraz nagram całe sianokosy w maju, więc możliwe, że nawet dwa odcinki mogą być z maja, chociaż jeszcze zobaczę. Na pewno będzie jeden, ale czy będą dwa odcinki z maja? To się jeszcze okaże. No bo to w czerwcu to już żniwa, wiadomo, będą, więc najprawdopodobniej w czerwcu zakupimy sobie drugi kombajn. Więc już też tego się nie mogę, szczerze mówiąc, doczekać. Dobra. No, więc my tu sobie możemy elegancko siać tutaj naszą soję. Jedno wielkie pole, 40 będziemy mieli soi, więc fajnie. Tutaj to będzie tej soi, nie powiem, w następnym sezonie pieniędzy. No w tym sezonie też mamy tam ile? 90 ton prawie soi do sprzedania, więc trochę tych pieniędzy będzie, no ale z pola 40 tutaj no to zarobimy z tej soi też tam myślę spore pieniądze. Bo tutaj tych ton to może być no ze 100 coś. No jak tam było z 80, jak z 70 było tam 87, no to tutaj z 40 myślę, że ze 120 ton soi będzie. Tak szczerze. No bo tak. No te pole 70 nie wydaje się jakoś dużo mniejsze, ale wiecie, no myślę, że ze 120 ton tutaj będzie tej soi, bo nie więcej. A 120 ton soi to już jest jednak trochę trochę tego i trochę jest to, nie? 120 ton soi. Tam 120 ton, nie wiem, kukurydzy, pszenicy to jest nic, ale 120 ton soi, oj, to jest już dużo. 120 ton soi. Więc wiecie, o co chodzi, nie? Myślę. No w tym sezonie jaka uprawa się nie pojawiła, no to nie pojawiło się sorgo w tym sezonie, a tak to się w sumie większość upraw takich pojawiło. Na pewno. Także fajnie. Na pewno na kolejny sezon zamiast ziemniaków będą buraki. No więc na pewno to będzie taka zmiana, jeżeli chodzi o uprawy, no i w sumie tak to będzie wyglądało. Dobra, nie wiem co ja w ogóle robię teraz, zjechałem kurde na most. Dobra, sobie tu nakręcamy i będziemy mogli jechać dalej. O kurde, znowu będę siać te pole, nie wiadomo ile. Już tak szczerze wam powiem, ogarnianie tego save'a pomiędzy odcinkami to jest masakra. W sensie no już po tym, już jak na ten odcinek przygotowywałem save'a,
to już wytrzymać nie mogłem, bo przygotowywałem go połowę niedzieli, w niedzielę siedziałem z 4 godziny, wczoraj w poniedziałek siedziałem też z 3 godziny i jeszcze dzisiaj siedziałem 2 godziny, więc naprawdę z 10 godzin ja siedziałem nad tym save'em. Jeszcze pracownicy mi kurde odwalali maniany i musiałem po nich poprawiać, masakra szczerze mówiąc. Ale jakoś się w końcu udało i na środę będziecie mieli odcinek na szczęście tutaj, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. No i kurde, będziemy wracać w końcu, najprawdopodobniej już od tego weekendu. Możliwe, że się pojawią się w końcu wieśniacy, bo już Dawid tam kończy remoncik sobie, więc już będziemy siadać do nagrywania praktycznie sobie. Także kurde, będziemy wracać do normalności, no bo już tak szczerze, może nie o ile mi się znudził ten M-Click, bo no, mi się bardzo podoba ta seria, bo jest tutaj cały czas się coś dzieje, tylko po prostu ogarnianie tych save'ów jest dla mnie karą, może tak to nazwę, bo naprawdę tyle czasu, co tutaj siedzę, to jest masakra, nie? Już na ten odcinek, jak tyle przygotowywałem, to już mam szczerze mówiąc dość. A znowu będę musiał przygotowywać, także wiecie o co chodzi, nie? Że jest masakra pod względem przygotowywania tego save'a. No ale to też dlatego, bo teraz miałem kupione nowe pola, musiałem połączyć nowe pola i tak dalej, pomalować. Te malowanie dużo czasu mi zajęło, bo te tam siewy czy coś, to tam pracownicy mi też w sumie w większości ogarnęli. Bo już jakby nie ci pracownicy, to już w ogóle bym chyba 20 godzin siedział, naprawdę. Tam wiadomo, tam mijaki musiałem poprawiać, ale tak to jednak coś tam pozasiewali, także coś tam jednak pomagają ci pracownicy, nie powiem, bo bez nich to już całkowicie masakra by była, wam powiem szczerze. Ale tak to jakoś idzie, nie? Więc wiecie o co chodzi. No w tym sezonie jeszcze będę musiał kupić tutaj, więc tu jeszcze powstanie pole wielkie, nie powiem. Zobaczcie, jakie tu są pola fajne. Są tu spore pola. Na górze mapy, no to jeszcze tu wyjdzie fajne pole. No tu wyjdzie wielkie pole. No i tutaj już takie pierdółki, więc to wiecie. Ale jeszcze terenów jest dużo, dużo do wykupienia. Nawet szczerze sobie poza odcinkiem policzę razem z tym, ile jeszcze pieniędzy muszę przeznaczyć na wszystkie tereny i w kolejnym odcinku wam powiem, ile pieniędzy jeszcze muszę nazbierać, żeby wykupić wszystkie tereny na mapie, nie? Ja obstawiam, że 10 milionów to minimum jeszcze potrzebuję, żeby wykupić te tereny. Tak 10 milionów pewnie, no 10 milionów pewnie tak. Ale w kolejnym odcinku wam powiem, jak wszystko policzę, bo teraz na odcinku mi się już tego nie chce liczyć. A z ciekawości sobie policzę, więc w kolejnym odcinku wam powiem. Ale obstawiam, że 10 milionów na pewno jeszcze potrzebuję, żeby te wszystkie tereny wykupić. Ale na spokojnie, teraz w każdym sezonie coraz więcej będę tych pieniędzy zarabiać, także to jest nie problem jakby, nie? Także wiecie, to na spokojnie. Myślę, że tu jeszcze może 10 sezonów max, bo więcej sezonów na tej serii już nie będzie. 10 sezonów max, więcej na pewno, nie? 10 sezonów. No ale wiecie, tu z każdym sezonem coraz dłuższe sezony, coraz więcej tych pól i wszystkiego, także to jeszcze będzie trwało i trwało. Dobra, my sobie lecimy teraz do naszego Mercedesa i polecimy sobie po te ciuchy. Trochę tych paletek się narobiło, także bardzo fajnie, sobie je sprzedamy, zobaczymy ile zarobimy w sezon z ubrań. Jeżeli dobrze pamiętam, to w kwietniu uruchomiłem te ubrania chyba, albo w marcu, więc no powiedzmy, że sezon minął. Zobaczymy ile w sezon będziemy w stanie wyciągnąć z takich ubrań. Tych palet jest tam 14, czyli tam jakieś 300 coś pieniędzy. 300 coś tysięcy chyba, czy 400 nawet tysięcy, coś takiego prawdopodobnie. No jak 400 tysięcy na sezon z ubrań będzie, no to będą to duże pieniądze, zdecydowanie. A przypominam, że mamy postawioną tylko jedną produkcję, a mógłbym postawić na przykład takie 3. No to wtedy to zobaczcie, ile tych ubrań by robiło, ile pieniędzy by było, nie? Także to wiecie. To, że postawienie łem jedno, to jest nie przeszkoda, mogę zawsze postawić więcej, tak? To na przykład zrobiłem ze świniami, że postawiłem aż 3 zagrody zamiast jednej, bo no, będę zarabiał teraz, no 800 świń, no to tam powiedzmy 120 muszę zostawić, no to prawie 700 świń, no to za 700 świń zarobię jednak dużo pieniędzy, nie? Także o to mi się rozchodzi, że zarobię dużo. Dobra, jak widzicie, tutaj nasze paletki są, więc sobie je tutaj szybko załadujemy elegancko.
No, jeszcze tam jedna jest, okej. Paletek mamy ile? 14 paletek, tak jak wspominałem. I teraz tak, musimy sobie polecieć z tymi paletkami. Dobra, zobaczmy w ogóle, gdzie najdroższe są ciuchy, ubrania. Jak widzicie, 30 tysięcy prawie i jest to, proszę państwa, tutaj. Dobra, czyli nie musimy nigdzie nawet daleko jechać, także bardzo mnie ten fakt cieszy. Może ja się tu wyrobię. Oho. Nie bardzo coś. O Boże. Czekajcie. O, dobra, udało na szczęście się. Myślałem, że już nie wyjadę, ale się udało. Dobra, sprzedamy sobie te ciuchy. I zobaczymy, no 400 tysięcy jakieś będzie, tak? Coś takiego. No zaraz zobaczymy. Nie chcę mi się już nawet liczyć. Tylko zobaczymy, ile tych pieniędzy będzie. Samochody już widzę całkowicie zrezygnowały z jazdy na tej serii, bo już jak widzicie, autostrada pusta, dosłownie. Ale co poradzić, mam. Dobra, lecimy sobie tutaj, kurde, sprzedamy te ubrania, zobaczymy, ile pieniędzy zarobimy. Uwaga, 417 tysięcy. No, no i takie pieniądze w sezon, to ja rozumiem. 400 tysięcy z samych ubrań, to jest naprawdę bardzo dużo. No, więc ja jestem zadowolony. 400 tysięcy w sezon, to są naprawdę spore pieniądze. No i jak widzicie, już 2 400 000 mamy, a jeszcze mamy do sprzedania w międzyczasie soję w czerwcu, także to jeszcze będzie dużo pieniędzy zarobione na kombajn, także fajnie. Mnie to ten fakt bardzo cieszy. Dobra, musimy sobie to cofnąć, kurde. O, dobra. No, więc naprawdę już teraz zarabiamy takie pieniądze, że to jest głowa mała, nie? Kiedyś to, kurde, się zarabiało po 100 tysięcy w sezon, to było dużo. A teraz widzicie. No to jest, to właśnie nazywa się postęp, nie? W serii, że seria idzie do przodu i jednak w tej serii zarabiamy coraz więcej pieniędzy. I na tym to jednak polega, że z każdym odcinkiem, z każdym sezonem mamy tych pieniędzy zarabiać coraz więcej, mamy się rozwijać. I na tej serii, jak widzicie, to bardzo ładnie nam wychodzi. Także co, przy naszym Mercedesie pięknym, ładnym zakończę sobie dzisiejszy odcinek, prawie 40 minut, także fajny odcinek wyszedł. Ja sobie tego save'a znowu będę musiał ogarnąć na kolejny odcinek, no ale tak to już niestety jest. Na pewno nie będę musiał tyle siedzieć co do tego odcinka, żeby ogarnąć, nie? No, także co, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie i cześć!